Cześć! Po mojej operacji oczu, którą mogliście zobaczyć na naszym kanale, często pytaliście mnie o mój wzrok. Między innymi o to, czy się poprawił, czy mgiełka sprzed oczu zniknęła. Niedawno minął rok od mojego zabiegu laserowej korekcji Lenti View, któremu poddałam się w klinice okulistycznej Optegra. Dlatego udałam się na wizytę kontrolną, w czasie której pani doktor zbadała moje oczy. Badania potwierdziły to, co wcześniej podejrzewałam. Mam emetropię. Jest to stan związany z kondycją oczu. Pierwszy raz pojawił się dzień po zabiegu i stopniowo nasilał się przez około miesiąc. I szczerze Wam powiem, że bardzo się z tego powodu cieszę, ponieważ emetropia to termin stosowany w okulistyce, służący do określenia prawidłowego widzenia. Innymi słowy, mam teraz świetny wzrok. Proszę Panią, jest super. To badanie pokazało, że nie ma Pani żadnej resztkowej wady wzroku. Dzisiaj przeprowadzimy na Was różne testy w wersji online, abyście również mogli przekonać się, chociaż orientacyjnie, czy macie jakieś wady wzroku. Najpierw musimy się upewnić, że wszyscy widzimy w takiej samej skali. Więc jeżeli chcecie, aby wyniki testu były stosunkowo miarodajne, to zróbcie za chwilę to, co Wam pokażę. Od razu Wam też powiem, że te testy powinniście wykonać na laptopie czy monitorze. Na smartfonie czy tablecie nie uda Wam się przeprowadzić ich poprawnie. Zaraz wyświetli Wam się taka grafika i trzeba będzie dopasować wielkość filmu w taki sposób, aby ten obrazek zajmował dokładnie tyle miejsca, co dowód osobisty, karta płatnicza czy bilet miejski. Najłatwiej jest to ustawić w tym trybie kinowym YouTube, gdzie przytrzymując Ctrl i obracając scrollem możecie dopasować wielkość filmu. W ten sposób zarówno na tym większym, jak i mniejszym monitorze obrazek zajmuje dokładnie tyle samo miejsca. To badanie można zrobić na ekranie, który ma co najmniej 15,5 cala. Właśnie taki wyświetlacz ma ten laptop i tutaj wystarczy włączyć tryb pełnego ekranu. Możecie zatrzymać teraz film i dopasować jego rozmiar, tak jak Wam pokazałam. Zwyczajowo najpierw bada się prawe oko, a następnie lewe. Dlatego w trakcie testu miejcie drugie oko zakryte ręką, na przykład w ten sposób. Jeżeli macie okulary lub soczewki kontaktowe, to możecie je teraz założyć i sprawdzić, czy nadal są dla Was odpowiednie. Ustawcie się w odległości 2 metrów od monitora i od teraz, o ile nie powiem inaczej, zachowajcie tę odległość. I zaczynamy. Pierwszy test ma na celu sprawdzić ostrość widzenia. Waszym zadaniem jest określenie, w którą stronę litery E są skierowane. Po wyświetleniu każdej pokaże Wam się strzałka, żebyście wiedzieli, czy dobrze odpowiedzieliście. Możecie teraz przewinąć film i analogicznie zbadać drugie oko. Jeżeli udało Wam się określić wszystkie kierunki, to najprawdopodobniej macie pełną ostrość wzroku. Ten test działa na tej samej zasadzie, co badania, które przeprowadzają okuliści na specjalnych tablicach czy wyświetlaczach. LNEO, VPRH, ROFZ. Super, przeczytała Pani 10 na 10 rzędów, czyli ma Pani pełną ostrość wzroku. Wracając do testów. Zakryjcie lewe oko i sprawdźcie, czy jakieś linie wydają się być ciemniejsze, grubsze lub rozmazane. Zakryjcie prawe oko i zróbcie to samo. Jeśli jakieś linie według Was się wyróżniały, były ciemniejsze, grubsze albo rozmazane, to najprawdopodobniej macie pewien stopień astygmatyzmu. Astygmatyzm jest najczęściej spowodowany nieregularnym kształtem rogówki. U mnie ten kształt został zmierzony za pomocą specjalnej kamery. Nie ruszamy okiem, nie mrugamy, nie ruszamy, nie mrugamy. Tutaj wszystko bardzo ładnie. Przejdźmy do kolejnego testu. Wykonajcie go dla prawego oka, a następnie lewego.
Najpierw spójrzcie na zielone pole, a później na czerwone. Na jakim tle znak jest bardziej czarny? Jeżeli nie widzieliście różnicy, to jest to stan prawidłowy. Jeżeli znak był bardziej czarny na zielonym tle, to może świadczyć o dalekowzroczności, a jeżeli na czerwonym, to można podejrzewać krótkowzroczność. U mnie sprawdzono te wady za pomocą komputerowego badania wzroku. Proszę Panią, jest super. To badanie pokazało, że nie ma Pani żadnej resztkowej wady wzroku. Przekonajmy się teraz, jak widzicie z bliska. Przybliżcie się na odległość 40 cm od ekranu, zakryjcie lewe oko i spróbujcie przeczytać ten tekst. Teraz to samo, zakrywając prawe oko. Jeżeli widzicie tekst nieostro, może to oznaczać, że macie w pewnym stopniu dalekowzroczność. Skończyły się nam badania wad refrakcji, które możemy Wam pokazać online i które mogą być w miarę poprawnie wykonane w domu. Pamiętajcie, że to były badania tylko orientacyjne. Przyjęliśmy w nich pewne uproszczenia. Po tych testach nie możemy ze 100% pewnością stwierdzić, czy macie wadę wzroku, jak dużą, oraz nie jesteśmy w stanie wykryć innych chorób oczu. Dlatego należy regularnie badać się u specjalisty, który zbierze od Was wywiad i wykona niezbędne badania. Oprócz ostrości wzroku sprawdzi ciśnienie wewnątrzgałkowe oraz obejrzy Wasze oczy w lampie szczelinowej, żeby stwierdzić, czy struktury gałki ocznej są prawidłowe. W miarę potrzeb zleci dodatkowe badania. W trakcie takiej wizyty możecie zapytać się lekarza o wszelkie trapiące Was tematy związane z oczami. Ja miałam krótkowzroczność i poddałam się zabiegowi. A czy inne osoby, które mają na przykład dalekowzroczność, astygmatyzm, również mogą przejść ten zabieg? Jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieg Lentiv jest dedykowany dla osób tylko z krótkowzrocznością i astygmatyzmem. Dlatego pacjentom z dalekowzrocznością oferujemy zabieg Femtolasik, który jest tak naprawdę złotym standardem leczenia dalekowzroczności na świecie. Przy mojej krótkowzroczności to jest dlatego, że ta gałka oczna była taka wydłużona, tak, i spłaszczamy ją, a jak jest dalekowzroczność, to musimy ją uwypuklić. Czy tak, tak, dokładnie tak, musimy ją uwypuklić. Korygując dalekowzroczność metodą Femtolasik, musimy rogówkę wystromić. Korygując krótkowzroczność metodą Lentiviu czy metodą Femtolasik, również możemy krótkowzroczność korygować metodą Femtolasik, musimy rogówkę wypłaszczyć. Badania kontrolne są bardzo ważne, ponieważ niektóre choroby oczu długo nie dają żadnych objawów, a gdy zaczyna się pojawiać coś niepokojącego, to choroba jest już bardzo zaawansowana. Tak jest w przypadku jaskry. Badania okulistyczne dobrze jest wykonywać raz na 2 lata. Osoby, które ukończyły 40 rok życia oraz cukrzycy, powinni badać się raz do roku. A osoby, które mają problem z oczami, powinny skonsultować indywidualnie częstotliwość wizyt ze swoim okulistą. Ja dostałam zalecenia, żeby badać wzrok raz do roku. To już wszystko na dziś. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa! Bardzo dziękujemy za wsparcie merytoryczne Klinice Okulistycznej Optegra. Jeszcze chwila, możemy sobie przybić pod koniec piątkę wirtualną i możecie sprawdzić wielkość Waszej dłoni w stosunku do mojej, ponieważ Marcin dopasuje wielkość filmu w ten sposób, aby ręka była w skali 1:1, a więc piątka. I tak, mam taką małą dłoń. Dokładnie taką.